Rozpoczynamy czytanie listu do Hebrajczyków. Ten list nie był zbyt dobrze przyjęty w Kościele w pierwszych wiekach, bo duża część Kościoła nie przyjmowała jego wartości, jego natchnienia, zwłaszcza z powodu dwóch punktów, czy dwóch stwierdzeń, albo dwukrotnie powtórzonego stwierdzenia, jakoby człowiek, który upadł po chrzcie w grzech, nie może już uzyskać odpuszczenia tego grzechu. Przynajmniej dwa razy, jak przypominam sobie, ten list jest szczególnie doceniony w dziejach Kościoła. Najpierw, kiedy Marcin Luther widzi w nim pewien klucz, przez który, albo z pomocą którego udaje nam się połączyć Stary i Nowy Testament. A później wspólnoty i pojedynczy Żydzi mesjanistyczni także widzą swoją drogę do dotarcia do Ewangelii właśnie poprzez list do Hebrajczyków. Jako że on zawiera najwięcej takiej argumentacji, która przekonuje właśnie Żyda, który zna Stary Testament, zna prawo mojżeszowe, zna sprawę przymierza i zna sprawę ofiary i zadośćuczynienia za grzech. Ten list najbardziej tłumaczy także kapłaństwo Jezusa dla kogoś, kto jest przywiązany do kapłaństwa Starego Testamentu. Dziś mogliśmy usłyszeć początek tego listu do Hebrajczyków. Początek, który jest także bardzo ważny i ma także swoje odbicie w katechizmie nowym naszym, którego korzystamy. List zaczyna się nie tak jak wszystkie, albo niemal wszystkie listy, od pozdrowienia, jak na przykład Paweł pozdrawia Kościół, taki a taki, takim a takim słowem życzy pokoju, łaski. List zaczyna się właśnie od przemówienia Boga. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy. Przez Niego też stworzył wszechświat. Ten tekst szczególnie wykorzystał święty Jan od Krzyża, kiedy omawia zagadnienie natchnień, wizji, objawień prywatnych i kiedy powołuje się właśnie na to, te dwa pierwsze zdania z listu do Hebrajczyków, mówiąc wprost, że gdyby ktoś po tym ostatecznym przemówieniu Boga przez Syna domagał się jakichś nowych widzeń czy objawień, wtedy bardzo mocno błądzi. Tymi słowami święty Jan od Krzyża podkreśla i ta nauka została na trwale w Kościele, łącznie z zapisem także w katechizmie, że jeżeli się pojawiają po przyjściu Jezusa Chrystusa jeszcze jakiekolwiek natchnienia, objawienia, objawienia zwane prywatnymi, wizje, to nie mogą one równać się z tym, co zostało objawione w całym Piśmie Świętym i w Jezusie Chrystusie ostatecznie. Ostatnim słowie Ojca do ludu Bożego i do świata. Praktycznie rzecz biorąc, każde natchnienie, każde objawienie prywatne czy wizja po zakończeniu objawienia publicznego musi być rozpatrywane przede wszystkim pod tym względem, czy ono nie jest sprzeczne z tym, co jest zawarte w Piśmie Świętym i w tradycji. Jeżeli jest sprzeczne, należy je natychmiast odrzucić. Na tej zasadzie wykluczamy takie czy inne objawienia, czy wizje, czy natchnienia. Później należy zobaczyć, czy jest to użyteczne dla ludu Bożego, czy dla tej pojedynczej osoby, która doznaje tych objawień, i czy to rzeczywiście stanowi dopełnienie, stanowi uzupełnienie, stanowi wyjaśnienie czy aktualizację tego, co już jest zawarte objawieniu publicznym. Trzymajmy się tego, co Bóg przez autora listu do Hebrajczyków nam tak bardzo wyraziście powiedział, że ostatnim słowem, po wielokrotnych słowach przez proroków, przez Mojżesza,
przez skrybów. Ostatecznie Bóg zamknął swoje mówienie na piśmie w objawieniu publicznym w Jezusie Chrystusie. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech.